Witam serdecznie, się nazywam Filip Cieślak, tak jak już Artur powiedział. Reprezentuję grupę Wirtualną Polskę, gdzie od 6,5 roku mam przyjemność budować i rozwijać media społecznościowe. Jeszcze wezmę, to się przyda. O, dobra, to tak działa. I chciałem dzisiaj wam pokazać tak naprawdę, jak media, jak social się rozwija w mediach tradycyjnych, w mediach internetowych. I zaczynam od takiej tezy, że social jest, słyszycie mnie dobrze, bo tak nie, bliżej, o. Że social jest wszystkim w mediach, to znaczy, że tak naprawdę jest zaszczepiony w każdej komórce, w każdym całym DNA organizacji, która wydaje serwisy, która jest po prostu wydawcą. I zacznę od takiej wyliczanki czterech takich rzeczy, które ja nazwałem 4S, czyli takie cztery najważniejsze rzeczy związane z mediami i socialem. Przede wszystkim social w tym momencie jest takim najdynamiczniejszym źródłem ruchu, jeżeli chodzi o referat, który wpada do nas, do grupy WP i tak naprawdę podejrzewam, że u każdego polskiego wydawcy, który efektywnie skorzysta z tego źródła. Drugą rzeczą jest to, że social staje się coraz bardziej nieodłączną częścią ekosystemu medium. To znaczy, że już nie jest tak, że gdzieś tutaj jest social, tutaj gdzieś są wydawcy strony głównej, tutaj gdzieś jest dział sprzedaży, tu tak naprawdę jest jeden organizm i ten social się bardzo fajnie w to wszystko wkomponowuje. Trzecią rzeczą jest to, że social staje się tak naprawdę głównym źródłem informacji dla wydawców i tak naprawdę w tym momencie jak sobie patrzę dziennie na nasz newsroom i na informacje, które wpadają do nas, tak naprawdę już prawie połowa tych newsów jest inspirowana przez jakieś posty na Twitterze, Facebooku i tak dalej, więc tak naprawdę pub w tym momencie już staje się coraz bardziej takim trącącym myszką źródłem, więc to social to totalnie zmienia. No i czwarta rzecz to jest taki element, który może być trochę kontrowersyjny, ale tak naprawdę pokazuje pewną symbiozę między medium a socialem, to, że dzięki contentowi, który my dostarczamy, czyli medium, tak naprawdę rozwija się też social, bo to jest jakby taka rzecz, że medium tak zawsze będzie miało najwięcej treści, najwięcej linków, najwięcej wideo, które będzie publikowało. I to po prostu bardzo dobrze widać na naszych wallach, gdzie ludzie tak naprawdę zawsze te rzeczy stanowią pewien przyczynek do dyskusji. Okej, i nazwijmy to, że mamy taką dynamiczną symbiozę, to znaczy to, że my jako medium staramy się często wskoczyć po prostu jak ta łasiczka na tego skowronka, żeby po prostu wskoczyć po prostu w trend, wykorzystać dany moment, kiedy... Dzięcioł. Ja? Przepraszam. Przepraszam. Dzięcioł. Czyli ta łasiczka, która wskakuje na dzięcioła. Dzięki wielkie. Ja żyłem cały czas przekonany, że to jest skowronek. Swego czasu to był poważny hit, który również rozszedł się we wszystkich mediach, gdzie po prostu zdjęcie było, przebiło wszystkie trendy. No ale oczywiście nie zawsze też bywa, czasami też bywa tak, że my stajemy się jak tymi gościem w pomarańczowych gaciach, który dostaje po prostu od Facebooka, bo akurat w danym momencie zmienia się algorytm albo coś, więc cały czas jest to taka walka, ale mimo wszystko zawsze wraca do tego właśnie, do tej dynamicznej symbiozy między nami a socialem, czyli głównie tutaj mówimy o Facebooku. I czym social jest w mediach? Przede wszystkim to są kanały społecznościowe, które media tworzą na potrzeby dystrybucji swoich treści w sociali. Tutaj jeżeli patrzymy na taki polski rynek, no to jest głównie Facebook, w dalszej kolejności to jest Twitter, Snapchat czy też Instagram. Ale tutaj głównie mówimy, dlatego ja będę zazwyczaj, jeżeli mówię o socialu, to będę mówił o Facebooku i to jest, myślę, że to się po prostu powiela praktycznie we wszystkich mediach tak samo. Drugą rzeczą jest ta integracja na poziomie technologii, ten social API, który łączy tak naprawdę strony wydawców z socialem, to, co powoduje, że użytkownicy są w stanie bardzo łatwo udostępniać rzeczy już z poziomu naszej strony i to wszystko jest tak naprawdę bardzo ze sobą połączone.
Z trzecią rzeczą to jest to te treści, które tworzymy, staramy się, żeby były coraz bardziej zoptymalizowane pod social. To znaczy, żeby to nie były takie suche newsy, czyli to były newsy emocjonalne, które nas samego nagłówka powodują to, że użytkownik ma ochotę kliknąć przycisk udostępnij. No i czwarta rzecz, to jest taka rzecz, która jest coraz bardziej się rozwija, to jest to, że ten social staje się również takim kanałem sprzedaży i to nie takim kanałem sprzedaży, który polega na tym, że my zgarniamy trafik i on się jakoś monetyzuje na naszych banerach w naszej grupie, tylko to jest, zaczynamy traktować social jako takie zewnętrzne serwisy, które mają zasięg, w których możemy robić dedykowane akcje dla naszych klientów i dzięki temu bardzo skutecznie monetyzować te działania i też te wszystkie inwestycje, które tak naprawdę przedsięwzięliśmy. Okej, okay. No i cele, no bo cały biznes musi się też opierać na celach i muszą one być wyznaczane, muszą one w jakikolwiek sposób tłumaczyć to, co wykonujemy. Czyli przede wszystkim trafik i to jest oczywiste i tutaj na tym się nie będę rozwodził. Drugą rzeczą jest zaangażowanie, no bo tak naprawdę nie możemy się skupiać tylko na trafiku, bo to kończy się tym, że pojawia się słynne pojęcie clickbaitu, a tego tak naprawdę nie chcemy. Chcemy, żeby te miejsca też budowały pewne społeczności, które są związane z naszymi treściami, z tym, co na co dzień podrzucamy naszym użytkownikom. Więc to drugi cel, czyli zaangażowanie, jest dla nas również istotne, żeby to, co robimy, zawsze powodowało wydźwięk wśród naszych użytkowników, wśród naszych fanów i tak dalej. No i trzecia rzecz, którą tak naprawdę wprowadzamy, to jest to, że stawiamy sobie również cele sprzedażowe i to jest rzecz tak naprawdę, którą w tym momencie zaczynamy romansować i są z tego coraz lepsze efekty. No i jak tak naprawdę to była taka część teoretyczna, teraz chciałbym opowiedzieć, jak to wygląda w grupie WP, bo jakby od samego początku tak naprawdę budowałem cały social w grupie, czy tam wcześniej to była WP przed połączeniem z O2. Zacznijmy od tej prehistorii i ta prehistoria myślę, że wszędzie wygląda dokładnie tak samo, że to był taki, ten social był takim guziczkiem do kożuszka, ponieważ wszyscy wiedzieli, że fajnie tam być, generalnie fajnie mieć konto na fejsie, wszyscy obserwowali, co się dzieje na zachodzie, no to w sumie w Polsce też się coś dzieje, no to czemu nie, też powinniśmy coś z tym tematem robić. Nikt nie wiedział tak naprawdę, gdzie ten social w tym momencie powinien być, czy w redakcjach, czy w marketingu i tak dalej, więc tak naprawdę zaczęło się wszystko w marketingu, bo się okazało, że to jest bardzo ciekawe narzędzie. No więc ja też swoją przygodę w WP zaczynałem właśnie od działu marketingu, gdzie na samym początku jakby było to najlepsze miejsce tak naprawdę, gdzie był budżet, były budżety i wspierałem wszystkie działania promocyjne, marketingowe właśnie, które się opierały o social. No i po jakichś paru miesiącach pojawili się u mnie panowie z IT, którzy powiedzieli, słuchajcie, słuchaj, musimy coś z tą deweloperką facebookową zrobić, bo to jest naprawdę atrakcyjne, więc fajnie by było, gdybyśmy połączyli działania i zaczęli coś wspólnie robić i to był taki czas, kiedy więcej czasu spędzałem z kolegami z IT niż z kolegami z marketingu i to tak naprawdę były takie sytuacje, jak na przykład integracja Facebooka z integracja naszych stron z Open Graphem, które nam powiedzmy były dosyć kontrowersyjne, ponieważ jakby było wiadomo, że Facebook nie do końca panuje nad tym systemem, a myśmy dzięki temu, że się udało dosyć szybko przed Onetem wystartować dokładnie dzień przed. To była piękna akcja. Dokładnie dzień przed udało nam się wystartować z tym Open Graphem. No i efekt był taki, że poprzez to, że Facebook na tym nie panował i był to taki jeden wielki bug tak naprawdę, który spamował użytkowników, to spowodowało, że żeśmy dotarli naprawdę w taki tak naprawdę za 0 zł dotarliśmy do 100 tysięcy użytkowników i no to była cała historia, którą mogę w kuluarach opowiedzieć, bo naprawdę jedna z ciekawszych przygód moich zawodowych. I trzecia rzecz to są redakcje, które też zaczęły
jakby zaczęły się do mnie odzywać, mówić, że fajnie, chcemy mieć kanały socialowe, bo chcemy tam coś robić, chcemy mieć ten profil na Facebooku, ale najlepiej jakby ktoś inny to robił, bo my na to nie mamy czasu. No i to tak naprawdę była taka klasyka, z którą się borykałem przez 2-3 lata, gdzie musiałem tak naprawdę optymalizować ich działania i to tak naprawdę spowodowało, że doszedłem do pewnego sufitu i już tak naprawdę nie byłem w stanie dalej przebijać się głową przez ten sufit, bo już tak naprawdę nikt nie chciał więcej przy tym temacie robić. I to jest właśnie ta prehistoria. I tak wyglądała struktura na samym początku, czyli głównie to był marketing, w połowie to było IT i dopiero zaczęła się rodzić ta idea właśnie, że to powinno być też w produkcie, powinno to być, ten social powinien być w redakcjach. No i przyszedł renesans. Renesans polegał na tym, że poprzez nawet te takie optymalizacje działań pracy redakcji udało się spowodować duży wzrost, który zaczął być tak naprawdę odczuwalny, bo WP, generalnie WP, czy też w Onecie, jest tak, że główny ruch, który jakby wpada do grupy, pochodzi ze strony głównej i on jakby przykrywa tak naprawdę każde inne źródło ruchu, więc jakby się konkuruje z dużym, jakby naprawdę z takim dużym zawodnikiem, ale przez to, że ten Facebook tak naprawdę bardzo, czy, no przede wszystkim Facebook zaczął bardzo dynamicznie rosnąć, tak naprawdę zaczął się taki przyczynek do dyskusji, że powinniśmy zacząć w to inwestować, bo to po prostu tak naprawdę będzie rosło i tak naprawdę ciężko nawet jest cele wyznaczać, bo tutaj były wzrosty 200-300%. Tutaj przykład takiego największego wzrostu właśnie styczeń 2015 do grudnia, do zeszłego grudnia, gdzie po prostu mieliśmy wzrost 755%. I to było naprawdę duże wow, aczkolwiek to też nie było to, że mamy wzrost i to jest koniec, już nic więcej tak naprawdę nie będziemy chcieli z tym tematem robić. To było tak naprawdę tylko taka podkładka pod to, żeby tak naprawdę startować z tematem dalej i rozwijać to jeszcze mocniej. Jak ten renesans wyglądał? Przede wszystkim to, że zaczęliśmy inwestować w duże grupy, duże profile, duże fanpage'e i udało nam się zebrać przez około rok, półtorej, 4,3 miliony fanów na Facebooku. I co tu jest ważne, to jest to, że te fanpage'e generują nam 3/4 ruchu, który w ogóle wpada w ciągu miesiąca, no nie? Więc daje nam to taką pewną podstawę do tego, żeby jakby samodzielnie optymalizować i dokonywać wzrostów. Obecnie mamy około 30 fanpage'ów, z czego 10 jest takich kluczowych, które generują największą część trafiku. Oddaliśmy obsługę sociala w ręce specjalistów, ponieważ zatrudniliśmy wydawców socialowych, redaktorów, wydawców socialowych, którzy 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, 24 godziny na dobę, tak naprawdę, że wydają nasze profile. I tutaj ciekawostka, w ciągu jednego dnia z samej grupy WP wypada około 300 postów na Facebooka. To jest jakby taka skala i to jest naprawdę już taka machina, która działa naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sprawnie, jest coraz lepiej naoliwiona i naprawdę to też widać przy tych wzrostach, jeżeli chodzi o trafik. No i trzecia rzecz to stworzyliśmy dedykowane narzędzia i tu mówimy głównie o analityce, bo to, co jest ważne w pracy z socialem w mediach, to jest to, że codziennie tak naprawdę codziennie dany redaktor, wydawca, czy też osoba, która optymalizuje działania w socialu, musi widzieć, co się wydarzyło, co się dzieje, co poszło nie tak, co spieprzyliśmy i to tak naprawdę czasami nawet z godziny na godzinę trzeba analizować. Tutaj tak naprawdę podsumowania tygodniowe to już jest zbyt późno, żeby cokolwiek tak naprawdę zrobić. No i też wsparliśmy redakcję w dedykowane narzędzia do researchu, do szukania tematu, tak żebyśmy byli w stanie szybko znaleźć temat. No zdrowie. Szybko znaleźć temat i być z nim szybko go wypuścić, bo to tak naprawdę robi największą robotę, więc rola tak działu socialowego jakby polega już w tym momencie na tym, żeby onarzędziowić, jakby dać tą analitykę i dać cały know-how do właśnie tych zespołów wydawniczo-redaktorskich.
Wiesz co, jeden mamy dedykowany, który wykonaliśmy z zewnętrznym kontrahentem. Drugi jest otwarty z Bassumo. I Bassumo to jest poważny kombajn, bo on jest i analityka, i research. Bardzo polecam, jest to narzędzie, z którego korzystają też najwięksi wydawcy na zachodzie, i typu BuzzFeed, National Geographic. Także bardzo, bardzo polecam. No analityka wewnętrzna, głównie wewnętrzna, ale oczywiście też się mocno opieramy o tą analitykę, którą daje Facebook, bo ona też jest dość dobra i pokazuje fajnie trendy i działa dość szybko. No i ostatnia rzecz, to jest przedostatnia rzecz. Stworzyliśmy też fundamenty pod regularną produkcję social video. I social video to są te krótkie materiały 60-sekundowe, które w taki sposób skrócony sprzedają najważniejsze informacje, najbardziej emocjonalne, i na pewno kojarzycie je nie tylko jakby od nas, ale myślę, że tutaj bardzo dobrą robotę robi Agora właśnie ze swoimi wideo newsami i tutaj naprawdę chylę czoło, i to jakby bardzo fajnie pokazuje też, jak wygląda konsumpcja treści na Facebooku, że ten wideo to jest taki poważny mega trend, który tak naprawdę spowoduje, że za jakieś 4-5 lat po prostu Facebook będzie serwisem wideo, no nie? Więc w zeszłym roku poważnie żeśmy się do tego tematu zabrali i już w tym momencie produkujemy 100 materiałów miesięcznie i to generuje gdzieś między 5 a 6 milionów wyświetleń. Także to już naprawdę jest konkret, łącznie z tą informacją, że za niedługo Facebook prawdopodobnie będzie dawał opcję monetyzacji w ogóle tych treści, czyli analogicznie to, co robi YouTube, więc taka inwestycja może się długofalowo fajnie po prostu zwrócić. No i ostatnia rzecz z tego renesansu to jest ten właśnie nasz pierwszy romans ze sprzedażą, jeżeli chodzi o social. I tutaj wyczytaliśmy, jakby patrząc, co się dzieje na zachodzie, patrzyliśmy właśnie na ten takie zjawisko, które się nazywa Social Media Audience Extension. I to polega na tym, że my mamy pewien zasięg na naszych fanpage'ach, mamy pewne fanpage'e, które są mega angażujące, więc czemu nie wykorzystać te fanpage'e do tego, żeby stworzyć na nich dedykowane akcje dla naszych klientów. No, co też udało nam się w ostatnim miesiącu zrobić, i mieliśmy jedną akcję dla marki Remington, gdzie stworzyliśmy do-it-yourselfowy tutorial urodowy, gdzie jakby pokazywaliśmy różnego rodzaju myki urodowe, a również akcję z Wedlem, gdzie Wedel stał się partnerem na przykład naszych live'ów facebookowych z naszego programu telewizyjnego Dzień Dobry Polsko, czy też rzecz, z których w sumie jestem najbardziej dumny, naszego nowego cyklu To się je, takiego naszego tasty, który również, jakby którego partnerem został Wedel. I to były realne akcje, które były zrobione, i klienci płacili tylko za to, że po prostu skorzystali z naszego zasięgu, że płacili jakby za to, że my ich tak naprawdę publikowaliśmy na te rzeczy na Facebooku. No i co jest ważne, to że nie mieliśmy żadnych problemów, żeby jakby wyrobić KPI-e, które żeśmy z daną marką ustalali, że tak naprawdę mieliśmy ją osiągnąć. Jakby udawało nam się nawet dwukrotnie ją przebić i to organicznie, więc tak naprawdę była to sytuacja win-win, bo myśmy użytkownikom dawali fajne treści, a z drugiej strony mieliśmy partnerów, którzy byli w stanie wesprzeć nasz content i pomogli nam stworzyć bardzo natywną formę. I to jest renesans, i ten renesans wygląda tak, że w chwili obecnej social jest przede wszystkim w produkcie, czyli w redakcjach. Drugą rzecz jest rozwój produktu, czyli to jest miejsce, w którym ja obecnie pracuję, i to jest jakby taki dział, departament, który zajmuje się różnymi aspektami, które mają spowodować wzrost ogólnie całej grupy, od mobile'a przez SEO po social. Myślę, że dokładnie to samo, co tutaj Bartek opowiadał. To jest podobny dział, w którym pracuje Bartek w Onecie, zakładam. A może nie. Tak trochę wnioskowałem. No i oczywiście IT zostaje na swoim miejscu, no i pojawia się sprzedaż, i myślę, że ta sprzedaż to jest dopiero początek. Myślę, że jak się spotkamy za rok, za dwa, to ta sprzedaż będzie zdecydowanie na innej pozycji i będzie zdecydowanie wyżej. No i czas tak naprawdę
są super czasy, żeby zrobić naprawdę ten social tak naprawdę, naprawdę wielki. Nieprzypadkowo też użyłem tutaj Donalda Trumpa, bo wydaje mi się, że jako naprawdę jest człowiekiem roku, jeżeli mówimy o 2016, jeżeli mówimy o socialu, bo naprawdę stworzył sobie sam swoje własne medium na swoich fanpage'ach, na Twitterze i tak dalej. I najlepsze przed nami, to jest moje zdanie, że patrząc na to na przestrzeni czasu, tak naprawdę to, co przed nami, te czasy, które są obecnie, to nie jest tak, że to są takie, że to już jest maks, co możemy wyciągnąć z Facebooka. Tak naprawdę to się wszystko zaczyna tak naprawdę cywilizować i tak naprawdę to wszystko zaczyna nabierać takich rumieńców, gdzie ten nasza działalność socialowa będzie czymś, co będzie nieodłączne od niczego, co tak naprawdę robi medium, co tworzymy i to nie będzie już tak, tylko jakieś tam dodatkowe działanie, tylko to będzie coś korowego. Czyli przede wszystkim właśnie ta idea no silos, no nie? To już nie będzie, to będzie jeden ekosystem, w którym będzie social, będzie SEO, będzie mobile, będzie tak naprawdę każda część, będzie sprzedaż i każda inna część firmy. Social i strona główna, to jest taki ciekawy wątek, ponieważ był taki okres, kiedy robiliśmy tylko treści pod social, tylko pod stronę główną. Obecnie to wygląda tak, że dokonuje się taka ewolucja, nazwał to rewolucją, gdzie strona główna tak naprawdę czerpie coraz mocniej z sociala i tak naprawdę na poziomie programowym nie ma już żadnych tak naprawdę żadnych różnic. Po prostu tym, czym ludzie żyją w internecie, to tak naprawdę pojawia się w dużej mierze na początku na Facebooku, a potem gdzieś pojawia się też w miarę szybko u nas na stronie głównej. Czyli obydwa aspekty są równie istotne, czyli ten social nie jest jakimś takim biedniejszym bratem strony głównej. Tak naprawdę idziemy w stronę tego, żeby to byli tak naprawdę równoważni partnerzy. No i social video, to o czym mówiłem i tutaj mocnym zaznaczeniem na live, bo zakładamy bardzo mocne jeszcze wsparcie tych live'owych produkcji, takich reporterskich live'ów, które możemy robić przez Facebooka, bo tak naprawdę w tym widzimy mega, mega potencjał. Nasza relacja ostatnia z Berlina, kiedy był zamach, nasz człowiek pojechał i zrobił 3-4 relacje na żywo, po prostu z miejsca wydarzenia, dosłownie to było w nocy, następnego dnia rano nasz reporter zrobił tą relację i łącznie te wszystkie 3-4, już nie pamiętam, 3 albo 4 relacje miały 2,3 miliona wyświetleń. No po prostu totalny odjazd. Sami byliśmy po prostu zaskoczeni, jak mocno to działa. No i reklama natywna, tutaj myślę, że to jest rzecz, która będzie monetyzować naszego, też social po prostu wszystkich mediów. No i nowe miejsce dystrybucji, boty facebookowe, o których tutaj chwilę już rozmawialiśmy. Ja z przyjemnością mogę powiedzieć, że dzisiaj wypuściliśmy dwa boty właśnie facebookowe, jeden WP, drugi Pudelek, więc serdecznie do nich zapraszamy. Myślę, że tak naprawdę tutaj dałem dwa znaki zapytania, bo to jest duży znak zapytania. Niemniej jak patrzę na ten trend po prostu aplikacji messengerowych i tego sociala messengerowego, to no po prostu to jest najsilniej rosnąca gałąź sociala, więc trzeba próbować jakby wejść w ten wzrost i zobaczyć, czy tak naprawdę coś możemy tam stworzyć czy możemy tam znaleźć miejsce dla siebie. Także zapraszam do nas, zobaczycie, czy wam się podoba, czy nie. Z przyjemnością usłyszę słowa krytyki, ale naprawdę staraliśmy się, żeby ten nasz bot nie był taki typowo informacyjny, ale był też taki mocno angażujący. No i na końcu to, co powiedziałem na początku, żeby po prostu social w mediach był czymś, co jest naprawdę skuteczne i efektywne, musi być po prostu wszystkim. I to jest jakby takie przesłanie, jeżeli ktokolwiek ogarnia social w mediach, to tak naprawdę musi pamiętać o tym, że nie może się skupiać na jednym elemencie, ale musi się patrzeć tak naprawdę wielowątkowo i nie przywiązywać się tylko uwagi do jakiegoś jednego elementu. No i to tak naprawdę wszystko. Dziękuję pięknie za uwagę. Oklaski. Filip Cieślak, Wirtualna Polska.